Zapraszamy na arenę kolejny zespół. Pierwszy z Polaków. 22-letni Aleksander Fularczyk z końmi Ares, Arie, Nuta, Neptun. Zwycięzca halowego Pucharu Polski w zaprzęgach czterokonnych podczas Kawaliady Tour, ale to troszkę innego typu zmagania halowe, gdzie bardziej liczy się brawura, ryzyko. A jeśli chodzi o zawody klasyczne, to w tym roku dobrze wystąpił w czwórkach Aleksander Fularczyk na zawodach w Bogusławicach, które odbyły się 2 tygodnie temu. Tam był drugi. Już wjeżdża. So now we welcome the first of our three teams presenting for the home nation for Poland. And this is Aleksandra Fularczyk with Aries, Edge, Nuta and Neptun, the team of four. So for Poland, Aleksandra Fularczyk.
Yes, indeed. There we have it. Some lovely work out there for our Polish athlete, Aleksandra, with his team of four. One or two little mistakes, but some really good marks for some of the other moves. The rein back in particular, very well executed. Sure, we could have some applause for him. Yeah? To są nieoficjalne noty. And the score confirmed for Markus Stoppmeister, the confirmed score is 54.44, slightly behind the first presentation test of the day with Daniel Schneiders.